Cześć, cześć, siemano, słuchajcie, pewnie się zastanawiacie, co ja robię w lesie na Golasa. Otóż jest to bieg, jest to pewna taka forma morsowania połączona z bieganiem, czyli tak zwany ice running, po polsku bieg na krótko. No i teraz tak, lecimy 4,5 km z takim, no około 5 on to wyjdzie pewnie. No a tam czasowo na spokojnie też tam myślę, że z 40 minut, bo górę, a czy trasę mam bardzo górzystą. Dookoła jest niesamowicie pięknie, jak widać. No i słuchajcie, ten bieg jest super, bo łączy z sobą właśnie i bieg, no i wszystkie dobroczynne efekty, które daje nam morsowanie. Nie jest to straszne, jak może to wyglądać, ponieważ jestem wstępnie gdzieś tam rozgrzany w samochodzie, tak, zrobię tam kilka pompek podciągnięć. Jestem w kurce, w dresach, nie? I czuję się, że jest mi ciepło. W tym momencie się rozbieram i od razu zaczynam biec. I pierwsze jakieś tam 2-3 minuty czujesz taki chłodek gdzieś tam na skórze, tak? Ale już się krew rozgrzeje, znaczy to wszystko ładnie krążyć i pracować całe ciało. Kompletnie nic nie czuć w tym momencie. Może delikatnie tutaj gdzieś przed ramiona czuję w tym momencie. W sensie, że taki, wiesz, chłodek lekki, ale nie jest absolutnie... Nie jest to w ogóle nieprzyjemne. Jest to przyjemne. No i generalnie słuchajcie, polecam wam spróbować taką aktywność sportową. Nie jest to nic strasznego, aczkolwiek dla bezpieczeństwa, dla nowicjuszy lepiej się zawsze przykleić do kogoś doświadczonego. Jak chcą, zaczną się uderzyć do mnie, chętnie pomogę wdrożyć się w ten temat. No i co? Bawcie się, sport to zdrowie. Póki mama się nie dowie, dzisiaj mam skład bardzo krojony, aczkolwiek niezwykle urodziwy. Spójrzcie. Jest z nami Karolina, jest z nami Ania i dziewczyny też próbują dzisiaj biegać na morsa. Zaczynają sobie od spodenek krótkich. Na kolejnym biegu pewnie odważą się zrzucić jakąś odzież górną, bluzeczkę albo ortalionik, cokolwiek, żeby wystawić jeszcze lekko plecy, brzuszek na chłód, po prostu chłód, nie? W tym momencie, jak tam ukrwienie, jak widać po nogach czerwone, ukrwienie mocno pracuje, to odżywia całą skórę. Jak się czujesz? To jest twój pierwszy bieg w życiu i pierwszy na krótko, nie? Tak. I co, jesteś w stanie przebiec 5 km tak po prostu z marszu? Jestem. Ponieważ niosą cię emocje. Tak. I fajna atmosfera i fajni ludzie. Fajni ludzie, no aż dwóch, także jest potęga tutaj. Okej, okay. Staramy się utrzymać wszystkich w kupie, bo Ania to taka gazela, że jak ona śmignie, to później nie dogonisz. Dobra, w końcu dogoniliśmy tą Annę. Anno, biegniesz jak ta gazela, jak ten jelonek po lesie. Powiedz mi, jak się czujesz? Powiedz mi, jak się czujesz w ten piękny, słoneczny dzień? Fantastycznie. Okej, okay, a powiedz mi, dlaczego nie masz spodni? Za gorąco mi. Za gorąco. Okej, okay. Także widzicie, jest fana zabawa i nic strasznego. Polecamy, aczkolwiek, jak już wspominałem, powtórzę, warto zacząć z kimś, kto ma doświadczenia. Po prostu i tyle. Dokładnie. Ania jest przewodnikiem w takich biegach. Dla panów, dla pań też. I tego, słuchajcie, dobiegamy teraz do jakiegoś miejsca, gdzie coś się dzieje. Także przy okazji zobaczymy, co się dzieje, gdzie się dzieje. Jest. Także słuchajcie, także tam jakaś ekipa się zebrała. Siema Michał. Cześć. A właśnie, propozycja jest taka, kto chce zdjęcie z morsami, dwie dyszki i na szczytny cel i z niedźwiadkiem 15. Okay. Może być promocja. Ja też się wbiję w takim razie. Super. Cześć. Mamy 3 dychy za zdjęcie z morsami. Kto więcej? To jest... Ten pan to jest mój trener tutaj, Ania. 3 dyszki, nawet 2 dyszki. Dzięki bardzo tutaj. Okej. Okay. No i co?
muszę się nie ubierać, bo to zdjęcie jeszcze. Karolcia. Zalicytowaliśmy zdjęcie. No dobra, to co, biegamy? Całe trzy deszki. No, dzięki bardzo, że byliście tą minutkę, dwie dosłownie ze mną. Także słuchajcie, polecam wam serdecznie, biegi mam się takie na krótko, w samych spodenkach, butach zupełnie wystarczy. Słuchajcie, nawet tam po drodze, nie nagrałem tego, ale przeszedłem przez rzekę, bo trzeba było tam pomóc przejść. I buty zupełnie mokre, wszystko mokre, nie czuć, ty też tego nie czuć, jak noga chodzi, pracuje, biegamy, także krew krąży, to wszystko ogrzewa. Jedynie troszkę czuję teraz sztywne ręce, albo przez to, że no jednak te tempo mieliśmy dzisiaj takie spokojniutkie bardzo, więc jak szybciej po prostu biegnę dynamicznie, nie robię takich gdzieś tam przerw na marsz, to nawet wszędzie krew dochodzi do samej końcówki palców i jest zupełnie ciepło wszędzie. Po ukończonym biegu po prostu najlepiej od razu się po prostu ubrać i nie wychładzać się, tak jak to robię teraz, ale chciałem po prostu tylko wam też pożegnać się po prostu i tyle. No i co, dziękuję bardzo, że byliście, trzymajcie się, polecam serdecznie Ice Running, czyli bieganie po lesie na krótko. Trzymajcie się, biegnę.